Na końcu tego tygodnia rozmowa w sektorze trzecim. Fundacja w ogóle w sektorze trzecim. Czyli miejsce bardzo dla mnie ważne. Ja wcześniej nie wiedziałem, że sektor trzeci istnieje, że fundacja zajmuje się rozwinięciem organizacji pozarządowych. No i spotkałem tutaj fundację, która nie dość, że wspiera coś bardzo ważnego dla mnie, czyli właśnie pomoc telefoniczna dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, gdzieś się pojawi numer. To jeszcze w dodatku, no, warsztaty, które są przeprowadzane dzięki tej fundacji i fakt w ogóle, w jaki sposób jest wspierana osoba, która może tu przyjść, tak? Czyli no, przejście depresji, przejście schizofrenii, przejście jakichkolwiek innych głosów, które coś tam szeptają do głowy. No to jest po prostu, no to jest po prostu ważny dla mnie temat. Sam studiowałem psychologię, sam wiem, jak to czasami bywa. No i fakt, że taka fundacja w tym sektorze trzecim istnieje i wspiera takie osoby, była dla mnie mocno ciekawa i fakt, że udało się spotkać faktycznie z osobą, która założyła tą fundację z koleżanką i no zapraszam się przekonać, o czym jest rozmowa i jak to wygląda w którymś momencie. A więc dzień dobry. Dzień dobry. Mega dziękuję w ogóle nie też za cudowną atmosferę, to za przyjęcie mnie w tym biurze w sektorze trzecim, w miejscu, w którym nie słyszałem wcześniej. I jakbyśmy mieli zacząć, czyli skąd w ogóle pomysł na założenie fundacji? Pomysł się wziął z potrzeby serca i tego, że wcześniej pracowałam w fundacji, projekty koordynowałam, zetknęłam się z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego i zauważyłam ogromną potrzebę właśnie tych osób do tego, żeby się rozwijać, żeby poprawiać jakość swojego życia. W związku z tym, no, zrodził się taki pomysł, żeby tę fundację założyć, ale nie tylko, bo jedną z działalności naszej fundacji jest też nauka naturalnych metod regulacji potrzeb. Ciekawe to brzmi, ale mnie jeszcze ciekawi nazwa. Jest bardzo oryginalna. Co ona tak naprawdę znaczy? Centrum Rozwoju Nil Desperandum. No, Centrum Rozwoju to znaczy ogólnie, żeby się rozwijać i żeby wspomagać rozwój. Natomiast nie desperandum, żeby nie popadać w takie załamanie, w przygnębienie, właśnie nie być w jakiejś desperacji, co często grozi osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego. No rozumiem, czyli takie niebo, takie miejsce serca po prostu tak naprawdę. Jaka była pierwsza akcja? Co było takim pierwszym pomysłem, pierwszym czymś, do czego się inicjatujemy, nie? Co było na początku? Chcieliśmy zorganizować warsztaty dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, asystent zdrowienia. Ja i koleżanka, która też ma własną fundację i nasze fundacje współpracują ze sobą, jesteśmy przeszkolone przez niemieckich trenerów Fundacji Focus właśnie w tym, żeby być trenerkami asystenta zdrowienia tych warsztatów. Warsztaty składają się z 12 modułów i dwudniowych, każdy moduł 8 godzin. Więc trwają około roku czasu, bo to raz w miesiącu, w weekend, w sobotę i w niedzielę zazwyczaj są zajęcia i online'owo, także mogą się zgłaszać do nas osoby z całej Polski. Jak się Pani czuje z swoją własną fundacją? Powiedziała Pani, że pracowała Pani z osobami, które doznają czegoś takiego, no i jak się zmienia światopogląd, w którym to jest własna fundacja? No na pewno większa odpowiedzialność, ale też większa swoboda w tym, żeby tak układać sprawy, jak człowiek sobie zamarzył, czy jak planuje według własnej wizji. No i udaje się spełnić takie rzeczy? Właśnie co jest dla Ciebie sukcesem? Co jest dla Ciebie taką satysfakcją? No na razie jeszcze trudno mówić o sukcesie czy o satysfakcji, bo jesteśmy bardzo młodą fundacją. Ale bardzo prężnie działającą, bardzo dobrze działającą. Od 1 stycznia praktycznie zaczęliśmy działalność, więc jest to dopiero początkowy rozruch. Natomiast ja jako trener warsztatów asystent zdrowienia mam spore doświadczenie w prowadzeniu takich warsztatów i po prostu widząc dobre skutki przynosi uczestnikom odbycie tych warsztatów, jak bardzo ludzie zmieniają się, podejmują pracę, podejmują różne wyzwania życiowe, o których wcześniej bali się pomyśleć nawet, to zachęca mnie do tego, żeby to kontynuować. Osoby, które ukończą warsztaty asystent zdrowienia i odbędą 260 godzin praktyk, to mogą otrzymać certyfikat i być zatrudnione w centrach zdrowia psychicznego jako osoby wspierające osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i jest to wsparcie poprzez własne doświadczenie. To jest bardzo ważne. I właśnie moje pytanie jest do własnego doświadczenia, z obracaniem się wokół takich osób, z przeprowadzaniem tylu warsztatów. Jak sobie radzisz z emocjami? No bo to mnie ciekawi, nie? Jak przekształcić tą taką barierę do pomocy innym osobom? Albo
Myślę, że raczej barier nie odczuwam, nie odczuwałam nigdy barier. Ja po prostu lubię pracować z ludźmi, lubię pomagać osobom właśnie z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Wydaje mi się, że te osoby poprzez swoje doświadczenia, poprzez różnego rodzaju zranienia związane z chorobami psychicznymi są bardziej empatyczne. Ciekawe stwierdzenie. A co jest w tobie takiego, że... Co jest pani, proszę, co jest pani takiego, że... Możemy mówić sobie po imieniu, Joanna. Dobrze, ja Michał, tak. To co jest to, Janno, takiego, że jesteś gotowa pomóc innym osobom, jesteś gotowa prowadzić takie warsztaty i jednak no, takie akcje w ogóle prowadzić i słuchać tam taką satysfakcję w głosie, co jest zawsze. No, lubię pracować z ludźmi, spotykać się z ludźmi i pomagać. Oprócz tego jestem nauczycielem naturalnego planowania rodziny i prowadzę online'owo zajęcia z tej metody, uczę tej metody. Czyli jesteś taką spełniającą się nauczycielką tak naprawdę. No można tak powiedzieć. Rozumiem, urocze. Jakie miałeś ideę na początku? Bo powiedziałaś te zdanie z nauczaniem, z Centrum Rozwoju i jakbym chciał poruszyć ten bardziej wątek, to jakby to wyglądało? Co tak naprawdę znaczy Centrum Rozwoju dla Ciebie? Jest takie Oklaw powiedział coś takiego, że uważaj na swoje myśli, stają się słowami, na słowa stają się czynami, na czyny stają się przyzwyczajeniem, a przyzwyczajenie staje się twoim losem. Mm-hmm. Ja na pierwszym roku psychologii miałem, że przyzwyczajenie, nawyk to jest najsilniejszy mechanizm człowieka. No właśnie. I poprzez te warsztaty wypracowujemy pewne rzeczy wspólnie z uczestnikami. I te osoby poprzez te warsztaty nie tylko się rozwijają, warsztaty mają też aspekt terapeutyczny. I takie osoby robią duże postępy i tak jak mówię, zaczynają wierzyć we własne siły, poczucie własnej wartości wzrasta. No i po prostu kiedy ja to widzę, z moją koleżanką prowadzimy te zajęcia, kiedy to widzimy, co się dzieje, jaka jest przemiana w tych osobach, jak bardzo jest to budujące dla nich, to po prostu bardzo nas zachęca do tej pracy, że no, chcemy to robić, chcemy współpracować, chcemy widzieć ten efekt. No jasne, no radość to jest zawsze coś mega motywującego. Jak się widzi radość i taka gotowość do spełnienia w drugiej osobie, to jest coś, co zawsze sprawia, że się nastawia następne kroki. Takim twoim aspektem, o to jest dobre słowo, jest właśnie taka nauka, tak? Bardzo lubisz naukę nieść i widzieć faktycznie te efekty. A jest jakiś taki sposób na nauczenie drugiej osoby chęci pomagania albo taki właśnie... Warsztaty, te, które my prowadzimy, one odbiegają od różnych innych, które są na rynku w Polsce. One są wyjątkowo inne. Nie przypominają takiej typowej szkoły czy powiedzmy kursu, tylko poprzez zajęcia warsztatowe osoby przepracowują własne kryzysy psychiczne, przepracowują, wyciągają z tego wnioski i zaczynają odkrywać korzyści, jakie płyną z przeżycia takiego kryzysu, co uzdalnia je do tego, bardziej uzdalnia, żeby pomagać innym osobom, które w takim kryzysie są. Poprzez własne doświadczenie takie osoby po prostu dużo lepiej potrafią zrozumieć osobę w kryzysie psychicznym. Moim zdaniem właśnie karma zatacza takie kółka, czyli jak my komuś pomożemy i ta osoba pomoże innej osobie, to zawsze jest ta pomoc gdzieś przekazywana w kółko, nie? Zawsze jakoś to się obraca. I ciekawi mnie, czy ten styl nauki albo styl nauczania to ty wymyśliłaś? Też wspomniałaś o tym, że chodziłeś na warsztaty wcześniej, a skąd jest jakby później taki obraz tego, jak to ma wyglądać? Wymyśliła to Fundacja Focus w Niemczech, która no, nad warsztatami tam pracowało kilka krajów, opracowywało poszczególne moduły. Są tam elementy psychologii pozytywnej. Ten proces trwał kilka lat, zanim powstały całe 12 modułów. Te warsztaty w zachodnich krajach, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Finlandii, w Szwecji funkcjonują pod nazwą ekspert przez doświadczenie. Po prostu jest się osoba, która przeżyła kryzys psychiczny, na przykład depresję czy schizofrenię, to wtedy poprzez własne doświadczenie przepracowane na warsztatach staje się ekspertem w tej sprawie. W zachodnich krajach w Fundacji Focus traktuje się to na takim samym poziomie, jak ktoś jest ekspertem po wyższej szkole. Czyli jest to traktowane na tym samym poziomie, jeśli chodzi o wartość tego doświadczenia. Ciekawe, czyli potężna nauka jest za tym tak naprawdę, czyli
Wychodzi na to, że wystarczy coś samemu przeżyć, żeby zdobyć jakąś wiedzę, a później u Was można się jakby dokładnie dowiedzieć tak naprawdę, na czym polegała depresja i na czym polegało schizofrenia. Nie tylko na czym polegała, ale co mi dała depresja. Jakie korzyści mam z tego tytułu, że przeżyłam taki kryzys. Bo niektórzy ludzie, dopóki nie poznają smutku na sobie, to nie są w stanie empatycznie zrozumieć tej emocji, nie? To jest coś takiego, no z jednej strony przerażającego, nie? Czy... Ja powiem Panu tak. Jest ruch AA, anonimowych alkoholików, których moc między innymi polega na tym, że sami przeszli drogę od uzależnienia do wyzwolenia się z niego i poprzez własne doświadczenie są najlepszymi pomocnikami dla tych, którzy chcą z nałogu wyjść. I analogicznie osoba, która przeszła kryzys psychiczny, jest najlepszym pomocnikiem dla innej osoby w kryzysie, bo po prostu same przeszły tą drogę i wiedzą, z czym się borykały, jakie miały odczucia, jakie były obawy, jakie były lęki. Więc to wszystko, będące doświadczeniem osoby w kryzysie psychicznym, powoduje, że ta osoba lepiej, łatwiej zrozumie osobę, która taki kryzys przechodzi. I czy masz jakąś taką drogę, albo masz jakąś taką osobę, którą poznałaś faktycznie te takie smutne momenty i jest coś warte podzielenia się, albo jest coś, z czym jesteś gotowa się podzielić? Ja nie jestem asystentem zdrowienia, ale moja koleżanka, z którą prowadzimy te warsztaty, jest asystentem zdrowienia, czyli przeszła kryzys psychiczny, schizofrenię i poprzez, no, leczyła się, ale oprócz tego właśnie przeszła warsztaty asystenta zdrowienia, przepracowała. Udało jej się? Udało jej się. Do tego stopnia się udało, że poszła na studia z psychologii, ukończyła je. Jest teraz panią psycholog, która pracuje jako psycholog. Założyła własną fundację i jest trenerką, z którą razem właśnie prowadzimy te warsztaty. Nieźle. Tak. Podczas tych warsztatów jest zawsze okazja do złożenia własnego świadectwa, własnego doświadczenia. I kiedy na przykład taki asystent zdrowienia, trener dzieli się na warsztatach z osobami innymi o własnym doświadczeniu kryzysu psychicznego, to robi największe wrażenie i wtedy osoby najchętniej i najczęściej zadają pytania, prowadzą dyskusje, tworzy się intensywny dialog. Jak czujesz, że potrafisz się przed kimś otworzyć, bo dzielicie te same doświadczenia, to jest najlepszy właśnie krok, żeby przegrać się nauczyć tej osoby, nie? I faktycznie sukces jest czymś największym, bo no, ja słyszałem o leczeniu schizofrenii i na tym skończyłem studia, bo no, to już trochę właśnie były ciężkie zadanie. Ciężko, no pod wrażeniem jestem, nie? Pogratulować. A co Ciebie uczą takie ścieżki? Co Ciebie, co czym to jest dla Ciebie? Przede wszystkim, że człowiek może bardzo wiele, że nie trzeba się ograniczać bardzo, że właściwie największym ograniczeniem są nasze własne blokady, hamulce i tak dalej. Oczywiście do pewnego stopnia hamulce są nam potrzebne, ale jednak bardzo często zdarza się, że osoby same nakładają sobie jakby taką blokadę, że no to nie dla mnie, jestem za słaba, nie dam sobie rady, to jest dla zdrowych. Zależy, kto buduje takie hamulce, nie? No, zazwyczaj osoba sama sobie buduje te hamulce. Do tego dochodzi jeszcze coś takiego jak stygmatyzacja w środowisku. Jeżeli w środowisku ktoś się dowie, że ktoś ma problemy, ma kryzys psychiczny, to nie zawsze ta reakcja jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Żeby była to reakcja życzliwości, współczucia, pomocy. Czasem nie wiemy, jak pomóc takiej osobie. A czasami osoby bardzo się boją, oddalają się od tych osób, tworzą dystans. Nieraz tworzą jakieś mity wokół danego schorzenia, na przykład schizofrenii czy depresji i w związku z tym następuje pewna stygmatyzacja tej osoby, że jej na przykład się nie proponuje awansu, czy jej się nie proponuje wzięcia udziału w jakimś projekcie, a no bo to jest osoba z kryzysem, to wiadomo, nie? Więc to jest tego typu stygmatyzacja. Jeszcze są innego rodzaju, że niektórzy, no, takie osoby myślą o nich, że to są wariaci, że nie warto z nimi rozmawiać, że nie warto z nimi podejmować dialogu, że trzeba uważać, bo mogą być niebezpieczni. No różne takie krążą mity wokół właśnie tego tematu i dlatego osoby, które znajdą się na warsztatach i zobaczą, że nie tylko jedna osoba jest doświadczeniem kryzysu, ale 20 osób plus jedna z prowadzących jest też po kryzysie, to po prostu dostają takie poczucie bezpieczeństwa, że są w środowisku, które generalnie będzie rozumiało to, co
te osoby będą mówiły o sobie, czym się będą dzieliły, to po prostu stwarza od razu takie większe bezpieczeństwo, jeśli chodzi o atmosferę. Mm-hmm. No wszystko tak, no jak się widzi, że można przejść drogę, to wszystko jest do przejścia. Gdzie można znaleźć te warsztaty? Bardzo cudowna inicjatywa. Więc można znaleźć na naszej stronie internetowej www.centrumnd.pl i tam są telefony, jest kontakt, jest opis tych warsztatów. My prowadzimy nie tylko warsztaty asystent zdrowienia, ale bardzo chciałybyśmy uruchomić warsztaty Droga do Szczęścia, które są w oparciu o psychologię pozytywną. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że psychologia pozytywna to nie jest tylko takie podejście, a pozytywnie myślmy. Tutaj chodzi także o rozwój charakteru, czyli rozwój pewnych cech w charakterze, które powodują, że staje się osobą sprawczą, a stając się osobą sprawczą, buduje moje poczucie własnej wartości, odporność psychiczną i znacznie poprawiam jakość swojego życia. Ja jak studiowałem psychologię, to psychologia pozytywna była jedną z moich ulubionych, dopóki nie poznałem psychologię psychosomalną, czyli że powinniśmy się zajmować i ciałem, i duszą naraz, że jak zajmujemy się obiema tymi częściami, to później ciało w ogóle jest szczęśliwe i dzięki temu dusza też jest szczęśliwa. Skąd u Ciebie tyle wiedzy na temat psychologii? Czy to właśnie przez tą koleżankę? Ja jestem po studiach, jestem magistrem teologii, ale oprócz tego skończyłam studia podyplomowe doradca życia rodzinnego i w związku z tym pracuję w poradni od 30 lat. Wow! Tak, gdzie nie tylko uczę metod naturalnych, ale także moją pracą jest takie właśnie doradcze wspomaganie rodzin, małżeństw, osób dorosłych, młodzieży. Kto przyjdzie do poradni, może skorzystać z tego. Czyli taka bogini wspierania tak naprawdę. No nie, tak bym tego nie powiedziała, ale... Ale tak, od 30 lat i w związku z moją pracą ja bardzo dużo też czytałam na ten temat, książki z zakresu psychologii, psychoterapii, z racji tego, że no to wszystko wokół się tego mniej więcej kręci, to jest no nie to samo, ale jest jakieś pokrewieństwo. Jest coś ciekawego w takich dobrych książkach psychologicznych. Tak, i to no, żeby móc dobrze pomóc, to jeżeli ma się troszeczkę tej wiedzy więcej, to jest może łatwiej, może lepiej troszkę. Może, no właśnie to jest dobre pytanie, nie? Czy jak poznajemy swój umysł i poznajemy psychologię i na tym, co oczu tak naprawdę człowiek myśli, no to jest ciekawa sprawa. Niektóre książki są depresyjne. Ja znam takie rzeczy, które jak czytasz, to później się ma depresję, nie? Bo niektóre książki psychologiczne zdejmują takie bariery z głowy. Wspomniałeś o empatii. Ja czytałem kiedyś książkę o początkach empatii i tam była teoria, że tak naprawdę empatia nie istnieje, czyli po prostu musimy poznać pewną emocję, pewne zdarzenie, pewne doświadczenie, żeby współczuć od drugiej osobie, która jest w takim stanowisku. I dopóki nie przejdziemy czegoś takiego, bo nie poznamy takiego stanowiska, to nie ma czegoś takiego jak empatia. Czyli znowu wychodzi, że przez własne doświadczenie najlepiej potrafimy zrozumieć drugiego człowieka. Dlatego strasznie mi się podoba koncept tych warsztatów, dlatego strasznie jestem pod wrażeniem. 30 lat prowadzenia tego, no... A co z tym certyfikatem? 260 godzin. Ile tak naprawdę to jest warsztatów? Bo to chyba strasznie dużo miesięcy jest tak naprawdę, nie? To jest tak, warsztaty, 12 modułów przez rok, a potem na przykład jako wolontariusz w jakiejś placówce, która wyrazi zgodę na przyjęcie stażysty, właśnie praca jako ten asystent zdrowienia, czy to będzie w szpitalu, czy to będzie w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie taka osoba może właśnie te godziny wypracowywać, już działania jako asystent zdrowienia, czyli już pomagać tym osobom, które tego potrzebują. A po prostu słyszeć, nie? Jak wygląda taka... Jak brzmi taka osoba w ogóle, nie? Bo to jest... Tak, tak. No i po odbyciu właśnie tych praktyk, po zakończeniu warsztatów, otrzymuje taka osoba certyfikat, co uprawnia ją, co daje jej kwalifikacje do tego, żeby pracowała jako asystent zdrowienia. Nieźle. I udało Ci się już takie certyfikaty zdać? Mogę nie mieć takie pytania. To znaczy nie w mojej fundacji, tak jak mówię, w innej fundacji, w której wielokrotnie prowadziłam warsztaty, tak, wydawałam już takie certyfikaty. Jest coś takim związane z takim sukcesem, że osoba faktycznie przyjdzie, poświęci naprawdę dużą ilość godzin? Tak. No brzmi jak takie... Tak. Osoby w kryzysie psychicznym, które wypadają z rynku pracy z powodu kryzysu, trafiają do szpitala, później jest czasami wielotygodniowe albo wielomiesięczne leczenie. Czasami ten stan zdrowia tej osoby jest taki, że po szpitalu powiedzmy czuje się względnie dobrze, ale problemy
związane z utratą pracy, z problemami finansowymi, czasami mieszkaniowymi, powoduje, że ta osoba później jest w gorszym stanie niż w lepszym. I w związku z tym dla takiej osoby, jeżeli się dowie, zorientuje, że poprzez warsztaty może zdobyć jakąś formę przygotowania, żeby odnaleźć się na rynku pracy jako ten asystent zdrowienia, to takie osoby bardzo często decydują się na zainwestowanie w to. Zdarzało się, że takie projekty robiliśmy poprzez dofinansowanie z Urzędu Miasta. I wtedy osoby nie musiały płacić za te warsztaty, ale jest to bardzo trudne przeprowadzić taki projekt, bo trzeba najpierw wygrać konkurs, potem cała ta papierkowy aspekt tego organizacyjny jest bardzo rozległy. Natomiast osoby, które przychodzą na bezpłatne warsztaty, nie mają takiego w sobie przekonania, że muszą je skończyć. A w wszelkich projektach z miasta zakłada się, że jeżeli na przykład jest 20 osób na początku, to 20 osób powinno kończyć. Jak się wydaje swoje pieniądze, jest inaczej. Jak się wydaje swoje pieniądze, jest inaczej, tak. I czasami właśnie tak to jest, że wystarczy po prostu spotkać grupę, znaczy nawet nie spotkać, tylko otworzyć się na opcję właśnie bycia w grupie, która pomaga, w której faktycznie jest osoba, która osiągnęła sukces i widać drogę, no tak wyjście od ciężkiego stanu, no bo faktycznie są takie depresje, w których się leży w łóżku kilka tygodni i się nie wychodzi spoza łóżka, nie? Jak człowiek nie ma siły nawet wyjść i zębów swoich własnych umyć. No jest coś takiego ciężkiego w tych wszystkich stanach, dlatego jestem ciekawy, skąd u Ciebie jest ta gotowość pomocy, gotowa prowadzenia tych warsztatów, bo to jest jakby ciekawa emocja, nie? To jest ciekawe, że faktycznie nie tylko jakby prezentujesz tutaj przejście takiej drogi, ale też słychać, że osiągasz w tym sukcesy. No chyba to się wzięło stąd, że koleżanka zaproponowała mi pracę w fundacji, a fundacja akurat zajmowała się pomocą osobom z doświadczeniem kryzysu. Wysłała mnie na jedno, drugie, trzecie szkolenie. Poprowadziłam takie zajęcia, czy inne, czy jeszcze jakieś. I po prostu zobaczyłam, jakie to daje wspaniałe efekty. No i można powiedzieć, w tych warsztatach ja jestem zakochana, w warsztatach asystent zdrowienia. No po prostu widząc ten efekt, no to jest coś niesamowitego. No. Z tym, że też trzeba pamiętać, że na warsztaty przyjmujemy osoby, które są w remisji, czyli nie są w trakcie gorącego kryzysu, tylko kryzys został wyciszony, poprzez leczenie osoba jest już w dobrym stanie, bo jeżeli byłaby w trakcie gorącego kryzysu, nie byłaby w stanie tych warsztatów przejść. Czyli choroba musi być w remisji, czyli musi być ten etap tak zwanego już zdrowienia. Trzeba na to zwracać uwagę. A są jeszcze takie inne porady, które masz do warsztatów, do faktycznie bycia w takim stanie? Trzeba się leczyć. Z takiej ciężkiej depresji to trzeba. Pierwsza rzecz, oczywiście do leczenia nikt nikogo nie może zmusić, chyba że jest to nakaz sądowy z jakiegoś powodu. Cały problem rodzin, które mają osobę z doświadczeniem kryzysu psychicznego, jest taki, żeby ta osoba chciała się leczyć. To wtedy jakieś efekty tego leczenia przychodzą, zaczynają wychodzić na prosto, mogą podjąć uczestnictwo w warsztatach, mogą podjąć pracę. Bardzo często wynikiem ukończenia tych warsztatów było to, że osoby ukończywszy je nie tyle poszły jako asystenci zdrowienia, ale w ogóle podjęły pracę zawodową w jakichś innych zawodach. Czyli po prostu powróciły na rynek pracy dzięki temu, że uwierzyły we własne siły, w to, że jednak będą mogły, że jednak będą potrafiły, że kryzys psychiczny nie dyskredytuje, nie jest jakimś końcem świata, który zmienia życie fatalnie i nieodwracalnie. No i tu mi właśnie ciekawi ten stygmatyzm, o którym wspomniałaś, bo faktycznie co jest takiego w ludziach, co jest takiego w populacji, że w momencie, w którym ktoś ma depresję, albo ktoś ma schizofrenię, albo ktoś ma jakikolwiek inny problem psychiczny, to jest właśnie to taka forma stygmatyzmu. Albo z drugiej strony, jak dana osoba nagle będzie miała którąkolwiek z tych chorób, to jakby sama się wstydzi pójść do psychologa, pójść zapytać o pomoc. Jak myślisz, skąd to się bierze? To się bierze z tego, że w momencie, kiedy osoba zachoruje psychicznie i ma problem, już zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem, poczucie własnej wartości potrafi spaść do zera. Po prostu tak się dzieje. I taka osoba się wstydzi tego, że ma problemy psychiczne, bo na przykład jak ktoś ma cukrzycę, czy jakąś inną chorobę, grypę, nie wstydzi się tego. Ale choroby psychicznej ludzie się wstydzą. Ale właśnie czemu? Co? Bo ja też poznałem dużo osób. To właśnie wynika z tego, że w środowisku. Bo czasem przyznanie się do czegoś takiego jest, wiesz, a.
są osoby, które mają odwagę cywilną przyznać się do tego, ale to trzeba być naprawdę mocnym i odpornym, a nie każdy taki jest. Są osoby bardzo często delikatne, wrażliwe i one po prostu wiedzą, że jak się przyznają i ktoś ich tam zbanuje z tego powodu, to mogą się nie podnieść, więc ukrywają to. Wiele osób ma też takie ambicjonalne blokady, które sobie nakłada, bo mówią tak, no skoro ja już zachorowałem na schizofrenię, to znaczy jestem czubek, do niczego się nie nadaje, no i inni będą mnie podobnie traktowali, jak się do tego przyznam, nie? No i ja poznałem kiedyś taką historię od nauczyciela, że miał kolegę, który zachorował na schizofrenię i kiedyś wyszli na ulicę i ten kolega widział satelity i każdą satelitę, którą widział na dachu, to mówił, że w tym bloku mieszkają obcy i że to było takie przerażenie, nie? Bo dla niego to brzmiało jako normalna po prostu czynność, a dla tego faceta no to no, słuchaj, schizofrenię od razu. No więc mnie przeraża po prostu kontekst schizofrenii troszeczkę. I taka gotowość do przyznania się czegoś takiego, że jest się właśnie wariatem i świrem. Dlatego bardzo ciekawe miejsce, bardzo taka pomoc. I u ciebie jednak to jest bardzo zdrowo. Myślisz, że masz taką naturalną po prostu doświadczenie, naturalną taką wiedzę na temat tego wszystkiego, naturalne właśnie te przejście tych badań w Niemczech, które sprawiło, że aż na tyle wiesz jak to pomóż, wiesz jak to działa i wiesz jak to wygląda. Skąd jest ta siła charakteru, mnie bardzo ciekawi, nie? Co to tak fajnie staną obija? No, jeśli chodzi o siłę charakteru, to jest wypracowywanie w swoim charakterze różnego rodzaju, no dawniej się to nazywało cnót, ale cnota to jest inaczej sprawność. Cnota oznacza sprawność. Czyli możemy powiedzieć, że różnego rodzaju sprawności charakteru. I tutaj na przykład pracujemy sobie nad wytrwałością, nad cierpliwością, nad odpowiedzialnością. No, najróżniejsze cechy charakteru pozytywne możemy sobie zapragnąć je mieć i po prostu się ćwiczyć w tym. Małymi kroczkami oczywiście. Ja na przykład, jako młoda dziewczyna, miałam zawsze problem z wytrwałością i do mnie w domu rodziny należało zmywanie naczyń i rodzice prowadzili bardzo otwarty dom, zapraszali mnóstwo gości i zawsze ja po tych gościach zmywałam naczynia. I miałam taką wadę właśnie, że zawsze na końcu zostawiłam jakąś szklankę, jakieś dwie łyżeczki albo jeden talerzyk. Po prostu tak, jakbym nie potrafiła do końca tego zadania zrobić. No i potem, kiedy sobie wzięłam to na tapetę, to postanowiłam sobie, że będę zmywać do końca, do ostatniej łyżeczki, do ostatniej szklaneczki. I to jest takie ćwiczenie się wytrwałości. Tak samo podejmuję na przykład jakieś zadanie, które mogłoby być rozłożone w czasie na kilka tygodni, prawda? I powiedzmy, mam wielki zapał w pierwszym tygodniu, a w drugim tygodniu już ten zapał opadł. No to zamiast pójść za odczuciem, że nie chce mi się tego dalej ciągnąć, przymuszam samą siebie do tego, żeby jednak to pociągnąć przez następny tydzień. Jeżeli uda mi się przejść przez ten cały proces, to mój charakter doświadczy czegoś takiego, że jestem osobą sprawczą, że udało mi się ten cały proces przeprowadzić i to wzmacnia mój charakter. To sprawia, rozumiem, że moja wola się wzmacnia. Kiedy właśnie prowadzimy te warsztaty, mówimy też o tym, że to nie jest tylko tak, że przerabiamy własne doświadczenie kryzysu, że jesteśmy osobami wartościowymi, że stać nas jeszcze w życiu na wiele, że to nie jest powiedziane, że już po prostu świat nam się skończył, klamka zapadła i koniec. Ale też zwracamy uwagę właśnie na pracę nad sobą, jeśli chodzi o kształtowanie własnego charakteru, ponieważ to też wzmacnia poczucie własnej wartości i daje odporność psychiczną. No jasne, że tak. No. Przejście takiej depresji od początku do samego końca, później buduje naturalną barierę przed depresją. Tak. I to jest ta właśnie ta hardość charakteru, to jest właśnie to wykuwanie tej hardości, no bo postanowić sobie jakiś cel, to jest moim w ogóle ulubionym pytaniem w trakcie rozmów, to jest jedna rzecz, ale że później to cokolwiek życie nie zrobi, cokolwiek powietrze w ciebie nie wepchnie, cokolwiek się nie stanie, no biedniemu zawsze wiatr w oczy. I zawsze się stanie coś w życiu, że jak postanowisz sobie cel i powiesz komuś go na głos, to później życie ustala po prostu, że ten cel może spaść. W przypadku depresji to tak naprawdę jest chemia w głowie. W momencie, w którym no, jest po prostu aktualnie takie rzeczy w głowie chemiczne, no to trzeba po prostu znaleźć jakiś taki naturalny
naturalne coś, co może po prostu zaprzeczyć tej chemii, nie? Jakoś trzeba tą serotoninę po prostu zacząć wytwarzać w sobie. No i serotoninę wytwarza się w dużo różnych sposób i bardzo fajnie, że jest takie miejsce, w którym tą hardość można wykuć, nie? Czy jak sobie postanowisz, że będę szczęśliwy, to da się ułożyć te szczęście, o, tylko to właśnie. Jest bardzo dużo kroków, nie? Właśnie, to jest bardzo kluczowe stwierdzenie, że postanowić sobie, że będę tak. szczęśliwy, bo to, czy ja będę szczęśliwa, czy nie, jest moim wyborem przede wszystkim. I bo, były prowadzone badania naukowe nad szczęściem i okazuje się, że osoby mogły być szczęśliwe i były szczęśliwe, jakby niezależnie od sytuacji przeżyć, których doświadczyły. Były osoby, które przeżyły bardzo trudne sytuacje i bardzo ciężkie doświadczenia i były szczęśliwe, i były osoby, które przeżywały, no powiedzmy, bardzo radosne i dobre doświadczenia, a nie były szczęśliwe. Po dłuższych badaniach stwierdzono, że to, czy jesteśmy szczęśliwi, jest przede wszystkim naszym wyborem. To wszystko zależy od tego, jak sobie ułożymy wszystko w głowie. Tak, także to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Jest, jest. No ja też psychologię studiowałem, dlatego wiesz, że taki pomysł, później jest taki cel i później gadanie o psychologii, to ja w ogóle rozbudzony nagle jestem. No ale dobra, dobra, bo to no już i teraz, jeśli chodzi o depresję, tak jak mówisz, te endorfiny są różne sposoby. Oczywiście, no, mówią wszyscy i lekarze, i psycholodzy, ruch na przykład fizyczny, nie? Ale osoba, która ma problem, żeby stać z łóżka, żeby umyć zęby czy się ubrać, to dla niej takie wyzwanie, że ma stosować jakiś ruch, jest wyzwaniem takim, jakbyśmy my musieli zdobyć szczyt Mount Everest. Mniej więcej to jest tego typu trudność. I po prostu wtedy trzeba takiej osobie przede wszystkim pomagać, rozmawiać, bo rozmowa ma działanie terapeutyczne. Poprzez rozmowę osoby po prostu zaczynają odczuwać, że czują się trochę lepiej. Będąc pod opieką specjalistów, jak zaczyna się wychodzić z tej depresji na początku, to już wtedy można sobie postawić to zadanie typu ruch. I to nie gimnastyka, siłownia czy coś takiego, zwykły spacer po ulicy przez 15 minut na przykład. Jeżeli się ma psa, to wyprowadzanie psa na spacer. Sprawia, że osoba wracając z takiego spaceru za jakieś 10-15 minut odczuwa poprawę nastroju. Jeżeli tego doświadczy na sobie, to widzi, że to się sprawdza, czyli będzie bardziej chętna powtórzyć ten spacer dnia następnego. I tu jest to, co wracamy do początku, tego co mówiłeś na początku, czyli metoda małych kroków i że nawyk to jest najsilniejsze, co jest w człowieka, czyli moment, w którym faktycznie chcemy sobie zbudować dobry charakter, albo jakiś dobry nawyk i na początku nie jesteśmy w stanie nawet wstać z łóżka, to nawet zrobienie kilku kroków od łóżka do, nie wiem, przejście się po prostu po domu, to już jest jakiś mały to krok. To jest później sukces. Od jakichś tych małych kroków później się buduje coraz większe. I trzeba tym osobom o tym mówić, że to, że wstała z łóżka, że ubrała się, to jest ogromny sukces dla tej osoby. No tak, no jasne, że tak, bo... No, także, także to jest taki aspekt. Ja, mając problemy z kręgosłupem... A i zależy jakie leków, chciałem też powiedzieć, bo trzeba dostosować leki do swojego mózgu. Tak, tak. Nie na każdą osobę ten sam lek będzie dobrze działał. Mając problemy z kręgosłupem, otrzymałam wyjazd do sanatorium i tam zapisała mi lekarka kriokomory. No i rzeczywiście poszłam do tej kriokomory. Ledwo wytrzymałam te 1,5 minuty, czy tam ile. Tam było minus 200, chyba 50 stopni. No i ale jakie było moje niesamowite doświadczenie po wyjściu. Po prostu wybuch endorfin. Wybuch. Tak poprawiający nastrój niesamowicie, jakbym, nie wiem, jakiś narkotyk zażyła albo coś takiego. Po prostu niesamowita poprawa samopoczucia. Dlatego wydaje mi się, że osoby na przykład z depresją, gdyby miały przez lekarzy przepisywane kriokomory, to by mogło im znacznie to pomóc. A to wszystko jest drogie, ale ciekawa jest ta nauka, jak się to wszystko rozwija i jak są nagle nowe pomysły, żeby pomagać. A z ciekawości, może to nie będzie nawet na kanale, a sanatorium naprawdę pomaga? Bo ja słyszałem właśnie, że dużo osób jeździ do sanatorium i słyszałem, że faktycznie jak się znajdzie w miejscu, w którym jest odprężenie i cisza, to faktycznie wpływa pozytywnie na człowieka. Tak, to dużo daje, naprawdę. Wydaje mi się właśnie, że trzeba znaleźć coś u siebie, co po prostu wytwarza te endorfiny i znaleźć jakieś miejsce do właśnie uwolnienia ich. Ale to też już abstrakcja. A plany na przyszłość? Masz jakieś plany na przyszłość związane z swoją fundacją, z swoimi warsztatami, z tym... No bardzo chciałybyśmy z koleżanką, żeby te warsztaty ruszyły, żeby zebrać, no bo jakaś minimalna, to nie może być
ilość osób 10, dlatego że to są zajęcia warsztatowe, gdzie dzielimy na grupy, te grupy pracują i tak dalej. Więc nie może się warsztat składać z 10 uczestników, bo to jest za mało. Musi być ich przynajmniej 20. I zebrać taką ilość osób, jak się jest fundacją mało znaną, poprzez wysyłanie propozycji do Centrów Zdrowia Psychicznego po całej Polsce, no przynosi nie za duże efekty. Także wydaje mi się, że tutaj, no i też bariera cenowa, że osoby jak mają wyłożyć te pieniądze na to, w obecnej sytuacji, kiedy jest wojna za naszą wschodnią granicą, kiedy jest duża inflacja, wiele osób po prostu chce przeznaczać swoje pieniądze na inne rzeczy, a nie na rozwój. Ale to myślisz, że co jest rozwiązaniem tego problemu? Czy szukanie darczyńców, czy po prostu znalezienie odpowiednich osób? Być może szukanie darczyńców, a być może szukanie, no, znalezienie jakiegoś sposobu, żeby to bardziej docierało do osób, które mogłyby być tym zainteresowane. No to trzymam kciuki, no to ja mam ten kanał, mam nadzieję, że mnie też się jakoś też taką mam nadzieję, że to może dotrze do osób, które chciałyby skorzystać z takich warsztatów, do których serdecznie zachęcam, bo przynosi to naprawdę bardzo dobry efekt. No też tak myślę, no bo na początku jest dobra inicjatywa, a później jakoś się życie układa, nie? Do prowadzenia takiego celu. Tak. Dlatego trzymamy kciuki. Mega dziękuję za rozmowę. Nie spodziewałem się kompletnie takiej energii i w ogóle, że ta inicjatywa aż takie pozytywne wydźwięki ma. Trzymamy kciuki i żółwi. Powodzenia. Powodzenia. No i co sądzicie o takich spotkaniach? Co sądzicie o rozmowach już z kimś, kto naprawdę profesjonalnie się tym czymś zajmuje? 30 lat prowadzenia, 30 lat w wspieraniu rozwoju rodziny, to też jest naprawdę ogromne doświadczenie. Zapraszam do komentowania swoich przemyśleń, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, szukania mnie wszędzie na innych stronach i do zobaczenia!